uwagę szczególne napięcie złej woli oskarżonych, a także ich patologiczną nienawiść do wszystkiego, co socjalistyczne, wszystkiego, co polskie, demonstrowane nawet tu, podczas procesu na sali sądowej. Ich zbrodnicze plany polegające na zamordowaniu przywódców państwa polskiego, a także zaprzedanie się obcemu wywiadowi w najcięższym okresie odbudowy państwa polskiego oraz niskie pobudki, którymi kierowali się oskarżeni, przyjmując za swe usługi zapłatę w brudnych amerykańskich dolarach. Żądam dla oskarżonych Pileckiego Witolda, syna Juliana, Szelągowskiej Marii, córki Adama, Płużeńskiego Tadeusza, syna Wacława, Sierackiego Magarego, syna Jakuba, kary śmierci, pozbawienia praw publicznych na zawsze, przepadek całego mienia. Dla oskarżonych Kałuckiego Maksymiliana, syna Karola, Różyckiego Witolda, syna Leona, kary dożywotniego więzienia. Dla oskarżonych Nowakowskiego Jerzego, syna Bolesława, Jamut Krzywickiego Ryszarda, syna Adolfa, kary surowego więzienia. Czy obrona chce zabrać głos? Wysoki Sądzie, obrona przyznaje rację oskarżeniu, że oskarżeni są winni wszystkich zarzuconych im czynów. Nawet my jesteśmy oburzeni cynizmem oskarżonych, ich zachowaniem oraz zbrodniczością. Nie znajdujemy okoliczności łagodzących. Hańba! Świnie! Czerwony świnie! Spokój! Spokój! Spokój, bo każe opróżnić całe.